Dzień dobry piłkarze! Witam Was w ten piękny sobotni poranek i zapraszam na piłkarskie wyzwania. W dzisiejszym odcinku zajmiemy się wyzwaniem przesłanym przez dwie osoby, Słuchacza i Fotszyka. I jak widzicie, w tym wyzwaniu chodzi o to, żeby trafić z połowy boiska w poprzeczkę. Jesteśmy na Orliku. Ja się z tego powodu bardzo cieszę, ponieważ po prostu na dużym boisku pewnie bym nie dokopał do bramki. A tak możemy się skupić na technice i ładnie wcelować w poprzeczkę. Zaczynamy! Piłka ustawiona na środku. I pierwsza próba. Pierwsza próba nie doleciała do bramki, ale druga już doleci. Teraz było naprawdę blisko. Myślałem, że już to wpadnie. Trzecia próba. Jeżeli będzie troszeczkę lepsza od drugiej, no to kończymy zabawę. Miała być troszeczkę lepsza, a była dużo mocniejsza. Czas na czwartą próbę. Całkiem ładna bramka, ale nie o to tutaj chodzi. Znowu było bardzo blisko. Ach, ta technika skręcającej piłki. Trzeba będzie nad tym potrenować. Nie ma lekko, ale nie poddajemy się. A tak na marginesie powiem Wam, że nie ma lepszego treningu niż takie próbowanie. Dlatego zachęcam wszystkich i jedziemy dalej. Czy ktoś prosił o strzał w słupek z połowy boiska? Czasami zdarzają się i takie babole, dlatego tylko trening może nas uratować. Blisko, blisko, coraz bliżej. I to jest to! Słuchacz, Fotszyk, mamy to! Jak widzieliście, zajęło mi to tyle prób. Trochę więcej niż się spodziewałem, ale ważne, że się udało. Słuchacz, Fotszyk, pozdrawiam Was. Dzięki za przesłanie wyzwania. Zapraszam wszystkich do wysyłania kolejnych piłkarskich wyzwań, a tymczasem do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć! A teraz zapraszam już na piłkarskie lekcje. Zobaczymy na nich piłkarskie ćwiczenia, dowiemy się, jak strzelać piękne gole i nauczymy się kilku piłkarskich sztuczek. A takie piłkarskie lekcje można znaleźć na stronie piłkarskielekcje.pl.